Hej, siema wszystkim, tu Kamruz. Witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Hearthstone. Dzisiaj znowu zagramy Areny. I biorąc pod uwagę, że Troll jest dość słaby w GVG, a Rexar jest słaby ogólnie, myślę, że zagramy sobie Rexarem. Bo czemu by nie? Mam questy na niego. O mój Boże, ten start. Dobra, weźmiemy Pint-Sized Summonerkę. O, Venture KO Mercenary jest dobry, ale Animal Companion to bardzo fajna karta. Shredder jak najbardziej. Chujowy Tauren. Taki sobie ogr magii. Snipe. 4 obrażenia za 2 many. Wezmę ogra. Nie lubię tego trapa. Kill command jak najbardziej. Arcane Shot nie. Tracking jest bardzo spoko na arenie, myślę. Ponieważ na arenie rzadko kiedy nam się przewija talia do końca, zwłaszcza gdy gramy Hunterem. Yeti. A karta, która nam się będzie potrzebna, bardzo się przyda. Myślę, że weźmiemy, zastanawiam się. Oasis Snapjaw jest bestią, ale z drugiej strony to jest taką sobie kartą. Brutalny Ogre ma fajny stat na początku, wezmę Brutalnego Ogra. Zambiciu, dobre early to dobre early, moi drodzy. Azure Drake, jak najbardziej na propsie. Draw, dobry spell. Nie mamy żadnych konkretnych dwójek. Może podejdą, może nie. Silver Hard Knight. On jest ok. Mech Warper, jak najbardziej. Spiteful Smith może być ok. Gdy mamy broń, a Hunterem jest to możliwe. Z drugiej strony ten trok jest przesrany. Na arenie. Mimo tego wezmę Smitha. Stawiam się leciutko na broń. Kontra zombie ciał. Myślę, że postawię na zombie ciał. Ale Zeus jest dobrą kartą i tak. Uruk Rider. Z hieny raczej nie będziemy mieli dużego profitu. Bestii tam zbytnio nie mamy. To nie jest niestety dobre bez Unleash the Hounds. A nie wiem, czy mi podejdzie, nie chcę ryzykować, wezmę Mech Warpera. Deadly Shot. Deadly Shot jest bardzo spoko kartą, biorąc pod uwagę fakt, że przeciwnik może wstawić duże stwory. Weźmiemy. Przynajmniej jednego warto mieć w deku. Dark Iron Dwarf, jak najbardziej. Argent Squire, on jest dobry na talii, którym potrafią zadać jakieś obrażenie. Ale też czwórki są takie sobie, weźmiemy Argent Squire'a. Mother Bomber. Ja to nazywam Motherfucker. All minions through stealth, destroy all enemy secrets, draw a card. To jest bardzo ciekawa karta. Zastanawiam się nad tym Mother Bomberem. To może mieć value, jeżeli przegrywamy. Chociaż mam bardzo dobre early, nie zakładam, że będziemy przegrywać z Meflarem. Sekrety potrafią zniszczyć życie. Freeze Trap. Nie, Hunter's Mark. Na dużo stwory. Timberwolf, Healbot, nope. I teraz pytanie, czy chcemy Worgena? Ile mamy trójeczek? Raz, dwa, no niezbyt. Z drugiej strony Spectral Knight jest bardzo mocną kartą. Ale Worgen, no razem z Spectral Knighta. Worgen raczej nie odpalimy mu Enrage'a. Ciężko by było. Biorąc pod uwagę, że mamy mało... Kilkomat jest spoko, ale biorąc pod uwagę, że mamy mało bestii i że mam dużo małych stworów, weźmiemy Starka. O, może znowu wy... Nie chcecie Buzzard, nie jesteś bezużyteczny, Kianat też. Dobra, wezmę tego Freeze Trapa. Knightblade kontra Handmaster. Jak mówiłem, nie mamy bestii. Weźmy Knightblade'a. Lord of the Arena jest spoko, ale nie mam dobrych trójek. Wezmę tanka. Mad Bomber. Ja mam dwójek. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze bym się pokusił, ale Explosive Trap. Zawsze takie siałe, ale dało łatwo skontrować. Amani, chodź Amani. Teraz dylemat. Multishot, który jest dość niezłym rozpierdzielem w early game'ie, czy Starwind Champion. Damy Starwinda. I moi drodzy... Chyba nie mam niczego konkretnego do wyboru. Dobra, Kerf, mamy mocne early, pod względem stworów, zombie ciała i tych innych. Speli praktycznie nie mamy. Mamy jeden tracking. Hunter specjalnie przydaje się na polu bitwy. Ale mamy mocne early, co jest dobre na Hunterze. Z 6 wygranych daje. Zobaczymy, zobaczymy. Z 6 wygranych powinno być, myślę. Gdzieś około tylu. Czyli ciężko mnie cenić, bo nie gram Hunterem na arenach, więc będąc dobrej myśli daje 6. Znaczy wątpię, żebyśmy zbierali więcej, chociaż jeżeli niżej będziemy raszować przeciwnika, to naszym specjalem będziemy mogli łatwo wygrać. Pytanie, czy wygramy early? Jeżeli wygramy early, to wygramy grę. Gul'dan, o! To mnie cieszy. Dobra. Zaczynamy jako pierwsi, więc Spectral Knight i Flara siosio, a Mani może zostać. No mi tak stuka, no że tego nie słuchać. O Boże! Niepotrzebnie... Fajnie. To jest, przeczy trochę z... roli Huntera, nie? Bo leczy przeciwników, ale wygranie stołu jest najważniejsze. Boom. A Mani czy mech? Mechów żadnych konkretnych nie mamy, oprócz Shreddera i drugiego mecha, więc specjal ten nie będzie dobrze wykorzystany. Zombie ciał. Wow, jeden by mi wystarczył, serio. Dobra, Mani poleci, myślę. No i już ma value. Nasz zombie ciał. Zombie ciał! Z drugiej strony mogłem zostawić na Maniego, nie? W sumie, nie pomyślałem. Zostawię tu, że Mech Warper i zombie ciał, kolejny. Okej, nieważne. Dobrze, że nie zostawiłem. Dużo heali. 10 życia dla Warlocka, ja pierdzielę. Ciężko będzie go zaraszować. O mój Boże. Jeżeli nie podejdzie mi żaden czwarty pik, mam przejebane. Dobra, Spider Tank. Szkoda, że mi rozwalił tamtego mecha. By nas było stać na strzał. Oj, ciężko, moi drodzy, ciężko. Co prawda wyleczył się tylko 2 życia, ale... Właściwie 5 życia. Dobra. Jak patrzcie, ile ma many. Znaczy kart. O karty mi chodzi. Dobra, Silver Hard Knight jest spoko opcją na ten moment. Dobra, w buźkę, moi drodzy, w buźkę. Znaczy z Rushem będzie ciężko, ale... Kurde, mamy kilkomat, nie mamy bestii. Och well. Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadać trzeba, moi drodzy. Może nam się poszczęści i wygramy. Jesteśmy w trochę... O mój Boże, jeżeli on ma jakieś demony, to będzie problem. Stealth? Kto? Ona. Fuck you! Dobra. W wymianę nie chcę wchodzić, bo się bawiam, że będzie mieć demona. Atakujmy go po prostu. Bawmy się w rush, moi drodzy. To jest Warlock, więc jakby nie patrzeć, specjalnego go tylko coraz bardziej krzywdzi. Grajmy tak, jak na Huntera przystało, czyli rushujmy. Okej, zabił, wyleczył jeden. O, dobrze. Idealny target. Jedyny słuszny. Okej. Myślałem, że Morganis się pojawi. Dobra, z jednej strony... 7 obrażeń. Jasne. Co ja się będę oszczędzać? Co ja będę wymieniać się? To jest Hunter przeciwko Warlockowi. Atakujemy po prostu. Co go może wyratować? W następnej turze... Zadaję mu 5 obrażeń, więc cokolwiek, co go uleczy. Siphon Soul Implosion, Mega 4, mówiłem. Taki jest. Ale jest martwy. No, został mi na stwór. Och, ju. Dobra. Dobra. Bum. Pierwsza gra wygrana. Ale i kościk zrobiony. Super, będą na kolejne arenki. Wow, ale mamy świetne questy w ogóle pod tą arenę. No dobra. Brzmi ciekawie. Kogo teraz trafiłem? Mam nadzieję, że na tej arenie będzie naprawdę dużo warlocków. Uwielbiam grać przeciwko warlockom. Przewagę kart im się nie przydaje przeciwko Hunterowi, a tylko ułatwiają mi wygraną. Jaina. Okej. Ej, no serio. Pam pam pał. W sumie jak zaczynałem jako pierwszy jako Hunter, nie jest mi z tego powodu źle. Gdybym miał jeszcze pik za jedną manę, gdybym miał... Arigato. Zombichan. Druga tura, trzecia tura. I hope so. Będzie, byłoby zajebiście. Pilot Shredder jest... Ta karta jest tak zajebista na Huntera. Jest tak epicka, mój drodzy. Rzucamy ją, atakujemy, jak przeciwnik pójdzie w wymianę, traci swojego stwora, ale mamy kolejnego dalej do ataku. Tak samo Harvest Golem jest mocny. Cokolwiek z detrafem to się odradza. Wiecie co? Dobra. God damn it. Użyję teraz, bo mogę. Dobra. Będzie lepsze. Up. Up. Zamiast to, że poleci Spider Tank i specjal. Ciekawe, czy myśli nad spelem. Nad jakim trapem. Freeze Trap, sorry mate. Freeze Trap jest strasznie mocną kartą w early game'ie. Tak opóźnia przeciwnikowi stół. Przeciwnik traci kartę właściwie i nie używa jej przez dłuższy okres czasu. Nie rozwalaj mi tylko niego. Rozwal mi zombie ciało, to się podleczysz. Tuż ma to. Nie rób tego. Tak, zombie ciało, podlecz się. Ty kur... Aj, goddammit. Teraz w takim razie rzucamy Shreddera. A mój zombie ciało będziecie klepać. 27 życia ma teraz przeciwnik. Okej. Okay. Mamy Shreddera, to jest najważniejsza. Może bestia, że jakaś wyleci. To samo tu, że myślę nad Spider Tankiem i specjalem, albo Spectral Knightem. Chyba Spectral Knight będzie lepszy. What to do? Spróbujemy nie... Uff. Lepiej teraz niż później. Dobra, lepiej tego nie wykorzystamy. Moi drodzy, lepiej tego nie wykorzystamy. A przy okazji będziemy mieli stwora o jeden many taniej, więc będziemy mogli rzucić Spectral Knighta i strzelić specjalem. Idealnie. Idę fucking olnie! W sumie Hunterem fajnie się gra, jeżeli gra się na arenie. Na Constructed nie lubię nim grać. Czasami muszę, jak muszę questy zrobić. W sumie odpalam casuale. No aż to słyszę. Damy mu się uleczyć. W sumie, jeżeli tego nie zrobimy. To rozwali nam Shreddera. A tego byśmy nie chcieli raczej. Tylko też specjal ile mogę, więc rzucimy Spectronite potem. No specjalny, każdy rzeczy specjal będzie dość istotny w tej grze. Dalej mamy kontrol stołu, póki mamy kontrol stołu jest dobrze, ale teraz on nie użył jeszcze monetki, czyli to oznacza, że może być Flame Strike. Nie ma Flame Strike, okej. Creeper K. Dobra, ale nie powstrzymał nas przed atakiem. My się też powstrzymywać nie będziemy. Ale bez różnicy chyba gdzie. Chociaż skoro na te stwory. Ej, w sumie tymi stworami nie rozwali Fireblastem. Dobra, rzucimy Knighta. Więc tak, jeżeli ma Flame Strike i ma zamiar go użyć, to zginie mi wszystko. Nie, sorry. Sorry, ale nie. To nie tak to działa, mój drogi. Nie dasz rady. Dobra, nie ma Flame Strike. Gdybym miał, to by użył. Więc pytanie... Nie no, jeżeli nie ma jak mi wszystkich ich spalić, to przegrał. Okej. Dobre zagranie. Ha, dobre zagranie. Steel, 3 tury do wygrania. Wiesz, że jeżeli to zrobisz, to popełnisz fatalny błąd. Bo wtedy dasz mi stwora, który nie jest stylizowany, dokładnie. O, nie! 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 Nie, nie wierzę! Nie wierzę! Nie wierzę! O mój Boże! O mój Boże! Nie wierzę! Nie wierzę, że miał taki top deck. O mój Boże, 11 życia. O mój Boże. Nie wierzę. Dobra. Szczerze, mam ochotę na YOLO. Nie, nie zrobię YOLO. Fuck you. Dobra. O mój Boże, ten totem. Szkoda, że zacznie Bluegill Warriora, ale gdybym nie strzelił... Znaczy Bomber mógł walnąć ją, co by było super. Była szansa, że walnie Pajączka. Pajączek by się wymienił i tak z Bluegillem, jest to w sumie bez różnicy. Kurwa. Serio. To straszne, moi drodzy. Co nie podleci? Brutalny Ogre, dobra. O mój Boże, ten totem! Ten totem! Ten totem, nie! Jeżeli ja przegram przez ten pieprzony totem, to się potnę łyżką, do jasnej cholery. 8 życia. Już byłaby martwa. Oj, moi drodzy RNG. Karta jest tak ubermocna przeciwko magom. Masz Firebola? Oh, too sad. Nie możesz użyć. Ten totem. O mój Boże, RNG nie jest po mojej stronie. Tiger. Shit. Że w sumie jedno obrażenie potrzebuję, żeby ją zabić. Nieważne, mam tamto. Hehehe. A on będzie mieć 4 ataki. Nie, będzie mieć 3 ataku, więc well played, moi drodzy. Healbot, czy by go wyratował? Healbot leczy 8 życia. 6, zostanie mu 3 życia, jeżeli użyje Healbota. Fireball, to jest taka desperacja. No ale well. Healbot kosztuje... Juice. Okej. Well played. Hehehe. Nie. O mój Boże. O, zdążyłem. Ej, 2-0, moi drodzy. Pięknie. Mam nadzieję, że dobijemy do przynajmniej 4. Chętnie całkiem nieźle idzie w sumie. Mamy dobre early. Na Hunterze to jest najważniejsze, żeby mieć dobre early. Bo jak nie masz dobrego early, to masz przestranę na arenie. Więc deck mamy całkiem spoko. W sumie niepotrzebnie brałem tego Starwind Championa. Tak sobie teraz myślę, nie? To jest ten sam koleś? Nie. Wiecie co, mamy całkiem dobry curve. Co trzymam? Uruk Rider pójdzie na jakieś wymiany. Wziąłbym inną trójkę, ale jak wymieszam, to pewnie będzie... Nie mieszam. Dobra, zostawmy. Mamy dobry curve. Co prawda monetka nam się raczej nie przyda. No w sumie monetka może nam się nie przydać, bo wilka mogłem zamienić. Ewentualnie po prostu puścimy Azure Drake'a. Spell Power nam się w tej grze nie przyda, ale za to draw to draw. Nic, powstaną jakieś karty pod dragony, bo serio, są dragony i po cholerę. Wow. Wow. You what, mate? Najlepsze jest to, że jak mi spali teraz zombie ciał, to nie dość, że straci turę, to jeszcze się w ogóle nie wyleczy. Mam nadzieję, że to zrobi. Mam nadzieję, że... Nie rzucę karty, spal, patrz. Fuck you. Myślę, że teraz użyję monetki, ponieważ Uruk Rider mi się nie opłaca rzucać, ponieważ mi spali po prostu z Fire Blastu. To nie jest dobry pomysł. A ogrom magii to zawsze 4-4. Klara, coś czuję, że może nam się bardzo przydać w tej grze. A biorąc pod uwagę, że dużo pików na arenach to magowie, bo są przesrani. Oj, hiu. Spal mi go. Dobrze, jak masz tylko 2 życia na łby. Dobrze, bardzo dobry ruch. Świetne zagranie taktyczne, całkowicie popieram. Gdzie bym rzucił flarę, żeby dobrać kartę i strzelić ze specjala. Nieważne. Dobra, jest okej. Hopa. No i zaczynamy. Raz wam o tyle fajnie, że nasz Azure Drake będzie kosztować 4 many, albo Uruk Rider 2 many. Ale to jest bardzo fajne, ponieważ możemy fajnie połączyć Deadly Shot z Uruk Riderem. Oh. Dobra, Deadly Shot. I Uruk Ridera tyle obrażeń chociażby. I dla mana kerwu. Choć w sumie mogłem za 2 many użyć specjala, to i bym nie stracił karty. Ale z drugiej strony ona użyje specjalu swojego i dzięki temu praktycznie nic nie wystawi. A w następnej turze mamy Starwind Championa, więc to w sumie było dobre zagranie. Dobra, może nie było tak dobre jak myślałem. Chyba, że nie użyję specjalu. Użyję, dobra. A mogła coś wystawić, zastanawiałeś się. Więc myślę, że jest worth it. Myślę, że jest. Dobra, warto teraz to ustawić. Niestety on zniszczy nam jednego stworka, ale mamy 2 duże stworki. No, jeden średni, jeden drugi duży, powiedzmy. No, semi-duży i duży. Dodatkowo odporny jest on na Flame Strike, co jest bardzo kuszące. Czy no... Na niego nie jest odporny, ale... Ach, you. Draw, coś ciekawego. No. Dobra. Jeżeli użyję Ice Blocka... Flara. Zresztą bez różnicy. Na samej turze można strzelić specjalnie. No proszę, Hunter może być dobry na arenach, jak mu dobrze karta podejdzie. Och well. Stań. Na ten moment nic nie zmienia, jeżeli mi stwór jakikolwiek przeżyje. Dobra, nie przeżyje. No, nie przeżyje. Co tam poziom? Whatever. Wciąż to jedna która więcej dla ciebie. Oh. Ach, well. Słuchaj, ta karta jest bardzo dobra na Huntera w naszym przypadku. Dobra, szybko idzie. 3-0, wow. Czyśmy doszli trochę dalej. Naszym Hunterem mieć 5 spodziewanych wygranych. No i Starwind Champion się tak faktycznie bardzo przydał. Wygrał nam teraz grę właściwie. No, gdyby nie Starwind Champion, byśmy przegrali to. Prawdopodobnie. Na pewno byśmy przegrali stół bardzo prosto. O, druga tura, dobra. Wymienię te karty. A gorzej, 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 moi drodzy, gorzej. Mogę dostać ten pik na drugą manę, za dwie many chociaż. Oj. Czyli strapa teraz nie użyjemy, ponieważ zobliczałeś do wymian na początku jak najbardziej, żeby przyczynił się jak najmniej wyleczył, wiadomo. Okej. Dobra, druga czwora przeciwnika. Coś za dwie trzymane? Fuck! God damn it. Dobra, będzie mieć value z heala. Niestety, niestety. Czwarta Yeti. Trzecia Yeti. Czwarta magii. Zobaczycie, podać im pik za drugą, za dwie albo trzymane. Freestyle będzie dobry w późniejszych przypadkach. No szlak. W sumie bez różnicy, nam nie zależy. Dla nas bez różnicy, czy będzie mieć karty, czy nie. Bo my, my go zabijemy, zanim wykorzysta swoją przewagę kart. Ale jest po prostu opóźniona tura dla niego z kontrolą stołu. Kontrola łapy bez różnicy. Nam na tym nie zależy, więc okej, to był dobry ruch w sumie. Bo jeżeli on użyje specjalnie, żeby dobyć kartę czy coś takiego, to super. Opóźnia sobie turę, kiedy my go napieprzamy. Użyj jeszcze specjala, żeby zniszczyć sobie kultystę. Do it, fagot. Do it! Tego nie użyję teraz. Plus 1, plus 1, czyli będzie 3-4. Nie. Kusi mnie opcja, żeby rozwalić mu tego. Rozwalimy mu tego. Użyjemy tego. Strzelimy tym. I zaatakujemy. Jeśli temu jego Yeti pójdzie w niepamięć. A my zyskujemy turę do przodu. Niby on się teraz uleczy 5 życia ze specjalu, ale dzięki temu straci 2 many. Straci 2 many, więc właściwie nic konkretnego nie wystawi na stół. Więc jest super. Freeze Trap. Mua. Nope. Check testa. A więc może użyć specjala, żeby zabić mi Cho. Ciao. Ale 3 many. Co mu to da? 5 życia, no okej. Właściwie jedną turę z tego, ale... Dobra. Spectral Knight. To lubimy! Fuck yeah! Really? Dobra. Nie mam konkretniejszego ruchu do wyboru. Czy mogę niby użyć to i to, ale umarłaby mi, a ja bym nie miał jakiej dobić. Tego dobić. Jakby detrafla rzucił jakiegoś. Ten wyrm będzie problemem. Kolejny, serio? O! Ty sukin synu. To nie jest dobre, moi drodzy. Ciekawego może dostaniemy? Hunter's Mark. Czy ja wiem? Wezmę. Ustawię ich po prostu jak najwięcej. On mi przeżyje bez value, co prawda. Ale z drugiej strony wtedy nie zaatakuje Spectral Knighta tą czwóreczką. A może zaatakuje... O mój Boże! Czemu oni używają takich kart na arenach? Serio, że taka to jest tak... O mój Boże... W ogóle jak ja postawiłem... O mój... Nie, dobra, to był mój błąd, moi drodzy. Ponieważ to ja postawiłem. Ja postawiłem tak Spectral Knighta. Ja tak postawiłem Mech Warpera. Zapomniałem, że przeciwko magowi stawia się Spectral Knighta po środku. Dobra. Ta gra jest przegrana przez mój błąd. I przez apelyrmy. A to jest straszne, on ma tyle. No, well played. Nic nie zdziałamy. No. Aż nie, dałoby się coś działać. Nie, nie mogę go stargetować, dobra. Well played. Dziękuję wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się i do następnego odcinku z serii Zagrajmy w Hearthstone. Pa, pa.